Cześć! Witam ponownie w Assassin's Creed. No, mamy trzy aż misje do wykonania. Łuczników. Łuczników, flagi i kradzież. Kradzieży nie robię, bo jest głupia. Może interesują cię moje towary? O ty życiu. Fart. Precz! Zrobić miejsce! Ale dziaków, to wszystko! Otko, proszę! Czekajcie, może gdzieś jeszcze mam... Tak, jeszcze tu jest punkt kontrolny. Nie. Tu dobre ziomki. Witaj, przyjacielu. Jeśli potrzebujesz pomocy, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Nie powinno cię tu być. Odejdź, zanim komuś coś się stanie. Nie, proszę, nie odchodź. Proszę, nie wolno tylko ci tu o parę być. Miedziaków. Odejdź. Pytanie brzmi... Czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Czyżby to była... ta katedra? O, jest i flaga! Spoko, zaraz się rozpędzimy i przeskoczymy. Nie powinno cię tu być, więc idź. Zauważ mnie. Stój! Nie masz prawa tu wchodzić! Ratunku, błagam! Pomocy! Teraz wypadałoby zejść. A co on sobie myśli? No, wyszło. Całkiem zgrabnie wyszło. Chociaż już wolę być bardziej przygotowany. Zaraceni zostają pobici na każdym kroku. Wyparli nic nie zrobiłam! I pędzimy przez Bebego! Teraz wykupują na południe, zanosząc błagany do Paladina, by ten ich ocalił! Rodohale! Ty sami szepej! Nie powiedzieli, co zamierzali ze mną zrobić, ale widziałam mrok w ich oczach. Nie mam cię jak wynagrodzić, ale bądź pewien, że moi bracia będą widzieć w tobie przyjaciela. To dobrze. O, co się stało? Co się stało tam? Morderco! Widziałem cię, jak zabiłeś człowieka! Strażę! Widziałem, jak to mordali!
pomocy, aby ich wesprzeć. Nie znajdę tego kościółka na niebo. Uprawiajcie swe pola, opiekujcie się radosnie. Nie wolno ci tu być! Uprawiajcie się za tych, którzy poświęcają się w służbie. Nie powinno cię tu być. Zobaczył sposób na zakończenie tego bólu. Zanim trzeba iść, on poprowadzi nas do zwycięstwa. Dobra. Wilhelm z Monferratu miał wizję. Zobaczył sposób na zakończenie tego bólu. Zanim trzeba iść, on poprowadzi nas do zwycięstwa. Może nikt mnie nie zauważy. A co my z tego mamy? Groby, wdowy i sieroty? Król Ryszard obiecał nam lepszą przyszłość, nieskalaną ziemię i nowy początek. Zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. Jesteśmy zbyt pobłażliwi dla wrogów. Jedną ręką walczymy z nimi, drugą chcemy ich objąć. Co dobrego może wyniknąć, jeśli nasz król nie może się do końca zdecydować? Wilhelm wie, co robić. Gdybyście tylko posłuchali. No, skacz. Wilhelm z Monferratu miał wizję. Zobaczył sposób na zakończenie tego bólu. Zanim trzeba iść, on poprowadzi nas do zwycięstwa. A co my z tego mamy? Groby, wdowy i sieroty? Król Ryszard obiecał nam lepszą przyszłość, nieskalaną ziemię i nowy początek. Zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. No, a jak ja mam wejść na tą wieżę? A co my z tego mamy? Groby, wdowy i sieroty? Król Ryszard obiecał nam lepszą przyszłość, nieskalaną ziemię i nowy początek. Zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. Wilhelm z Monferratu miał wizję. Zobaczył sposób na zakończenie tego bólu. Zanim trzeba iść, on poprowadzi nas do zwycięstwa. A co my z tego mamy? Groby, wdowy i sieroty? Król Ryszard obiecał nam lepszą przyszłość, nieskalaną ziemię i nowy początek. Zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. Powstańcie, przyjaciele! Nie pozwólcie pognać się na rzeź z powodu kaprysu niezdecydowanego króla! Potrzebni nam ludzie silni w swych przekonaniach! Tacy jak Wilhelm z Monferratu! Nie powinieneś tu tego robić! Dlaczego oni walczą? Chłopcze, już ja cię nauczę nie wszczynać bujek! Niczego nie obowiązuje! Ja mam się ciebie bać! Dlaczego nikt tego nie pokrzywdzi? Przestań! Dość! Dość! Czego chcesz? Złota? Mam przy sobie parę monet. Weź! Bierz się i odejdź! Nie szukam złota, tylko informacji. Nic nie wiem! Znasz Wilhelma. Powiedz mi, jak do niego dotrzeć. To niemożliwe! Teraz rozmawia z królem! A kiedy król odejdzie? Dzisiaj. Ale na pewno będą się kłócić, a potem Wilhelm odejdzie, żeby zrobić kazanie żołnierzom. Tak jak zawsze, Ryszard wymyśla Wilhelmowi, Wilhelm wymyśla żołnierzom. Nie będzie chciał cię widzieć. Jak już powiedziałem, to ja muszę się zobaczyć z Wilhelmem. Nie mówiłem, że on musi widzieć się ze mną. No to skończyliśmy rozmowę. Obawiam się, że jeszcze nie. Muszę ci jeszcze coś odebrać. Co takiego? Twoje życie. No odejdź. To straszne. O Boże. Te ciężkie czasy. Nie wiem, jak trafiać się na ten punkt obserwacyjny. Odwróciliśmy się od Boga i za to nas karze. Zesłał hordy niewiernych wojowników, aby stanęli u bram naszych. Ale Pan jest miłosierny i nasze przeszłe winy mogą pójść w zapomnienie. Musimy jeno poprosić, przedopowiadam wam, żałujcie za grzechy. Padnijcie. No nie wiem, zobaczymy. Nie no, nie wiem, jak tam wejść, naprawdę. Bądźcie silni! Bądźcie bezwzględni! Nie poddawajcie się! Bez naszego wsparcia Ryszard i jego ludzie nie mogą uwolnić Ziemi Świętej. Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby ich wesprzeć. Uprawiajcie swe pola, opiekujcie się rannymi, módlcie się za tych, którzy poświęcają się w służbie Panu. Każdy ma swoją rolę. No i co, dochodzę do pewnego momentu i koniec. Zaraza na Saladyna! Zaraza na lud!
Po co on to robi? W pokoju przybyliśmy do Ziemi Świętej, przynosząc słowo Pana naszego. Lecz oni odwrócili się. Dobra, pójdźmy do tych flag. Chociaż uczników jest... ucznikami jest bliżej. Pozostajcie silni! Trwajcie w wierze! Choć droga jest długa, a próby liczne, wiedzcie! Pokój i bezpieczeństwo, bracie! Mam wrażenie, że nie zaznam żadnego z nich. Może mi się należało? Byłem zbyt pewny siebie i Wilhelm nasłał na mnie swoich uczników. Rozprawiłbym się z nimi, lecz, prawdę mówiąc, brak mi umiejętności. Czy zechciałbyś odszukać ich i zabić? Jeśli się zgodzisz, może znajdę dla ciebie coś przydatnego. Uważaj jednak, żeby cię nie zobaczyli. Aby stanęli. Dobrze, po cichu zabij wszystkich uczników. Ale Pan jest miłosierny i nasze przeszłe winy mogą pójść w zapomnienie. Musimy jedno poprosić, przeto powiadam wam, żałujcie za grzechy, padnijcie na twarze i wyznajcie winy. Bóg wam przebaczy, taka jest jego natura, a zali błagać o wybaczenie musimy, gdyż zwycięstwo tylko w powodu, żeby tu stać. Gdy serca i umysły nasze zostaną oczyszczone. Poszukajmy pierwszy. Zaraza na Saladyna! Zaraza na jego lud! W pokoju przybyliśmy do Ziemi Świętej, przynosząc słowo Pana naszego. Lecz oni odwrócili się od nas. Nie przyjęli go jak zbawcy. Zamieszkuje. Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Czy naprawdę ma powód, żeby tak pędzić? Myślałem, że przeskoczę, a tu jednak nie. Dobra, pierwszy ucznik to jest chyba tamten. Chyba drugi, ale jak ja mam... Przyznam się szczerze. Co za osobliwy człowiek. Pierwsze schodziłem w normalny sposób, nie spadając. Myślałem, że wskoczę, ale nie wskoczył niestety. Zrobi sobie krzywdę, a ja mu wtedy nie wyprawia. O, asasyn, bo... No, jeszcze raz idziemy do niego. Strach i wątpliwość. Chociaż... to oręż naszych wrogów. Nie rób tego. Nie, idziemy do flagi. Dlaczego do flagi? Już wam mówię. Podobnie, zrozumiałe. Nie mam noży. Za trutych słów mających was zmylić. Gdy poczujecie pokusy, idźcie i módlcie się. Ten człowiek właśnie na kogoś wpadł. Otwórz oczy, cholera. Już wróciłeś, Altairze? Zawsze potrzebujesz pomocy przy brudnej robocie. Aha. Tym razem Al-Mualim nie wydał żadnych rozkazów. Dla własnej przyjemności proszę, żebyś przyniósł mi flagi Masjafu, które ukryłem w dzielnicy Ryszarda. Ponieważ w przeciwieństwie do innych jestem lojalnym, powiem ci, co mówią mieszkańcy Akki. To ważne. Dobrze. Tym razem spróbuj jednak wrócić szybciej niż ostatnio. Co to znaczy szybciej niż ostatnio? Znaczy, muszę namierzyć flagi, więc pewnie będę dwa razy to robił gówno. Maudit voleur! Je te ferai trancher la main! Raz. Naprawdę ma powód, żeby tak powiedzieć? Bandi! J'aurai ta peau! No właśnie.
masz tu nic do roboty! Hej! Odejdź! Bądźcie wytrwali! Nie poddawajcie się! Bez co ty robisz? Co ja zrobiłam? Puszczaj! Nie no hej, chyba szybko... Ręcz miocie! Co ten głupiec robi? Chyba szybko wszystkie zebrałem, co? Twa ciężka praca sprawia, że zmieniam zdanie o tobie. Oto co wiem o Wilhelmie z Monferratu. Pokłócił się z Ryszardem, zanim król pojechał do Jaffy. Od tamtej pory Wilhelm siedzi w swej cytadeli w otoczeniu armii. Czy zdołasz go zaatakować przy tak szczelnej ochronie? To się okaże, ale osobiście mam wątpliwości. Aha. Idziemy pomóc tej panience, co tu krzyczała. Je te ferai trancher la main. Puisse le Seigneur vous donner la réponse dont j'ai besoin. Énerné, umrzesz za to. Śmierć jest dobry, Boże, nie! Nie zaczynasz to! Nie może! Przyjaźni szczęście! Obok jeden wie, jak okropnych czynów chcieli się dopuścić ci ludzie. Zjawiłeś się w samą porę, nieznajomy? Możesz być pewien, że mój mąż usłyszy o twoim męstwie. A tu przybiegnie taki wielki ten... A nie. Kilku takich bisiorków przybiegło, okej, dobrze. Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Nie, proszę, nie odchodź! Proszę tylko o parę miesięcy. A tu mogę wejść wreszcie, czy nie mogę? Bo ja już tu nie wiem, naprawdę tu na chciał wleść. Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Uff! O! Ładny upadek. Dobrze. Zastraszyłeś mnie! Wiedziałem, że w końcu na kogoś wpadnie. Co mam drzwiami zasuwać? In fort, Bedla! No i nie chcę dalej. Tu wyżej musisz. Dobra. Może... No nie wiem, czy chodzenie po witrażu by było takim prostym wyzwaniem. Ani kroku dalej! No już nie strzelaj. A, bo oni tu są. Czy oni tu jakieś wejście muszą i tak mieć? Czyżby to był najwyższy punkt w mieście? Bo idzie i końca nie widać. Ła, panie, wysoko. A, bo drugą wieżę dopiero budują. To czekaj. Nawet nie wiedziałem, że taka kaplica gdzieś jest. Oż nie! Co ty zrobiłeś właśnie? Może i dobrze. Wejdź na wysoki budynek, aby obejrzeć otoczenie. Tak, chodź. Okej, jestem blisko znowu tego. Pokażę ci wszystko, co mam. Słuchajcie! Wejdę tam. Na pewno znajdzie. Ale... Moja rodzina choruje, razem nie pomożecie mnie paroma monetami. Ty tam, tak, ty! Widziałeś kiedyś coś takiego? Ja nie. Ach, ci ludzie. Was macht diese Tor da? Już wiem, że tędy można tam wejść. Ha.
koszmary normalnie, prawda? Znowu mnie strażnicy przyuważą, czy nie? Nie, tym razem nie. Tu będzie szedł. A, poczekajcie, bo myślałem, że mogę przejść na drugą stronę, ale widzę, że chyba nie mogę, bo jest... Tu bym prędzej mógł przejść na tą stronę. Zobaczymy, czy tym razem też spadnę. To jest chyba najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem w jakiejkolwiek grze. Drapać się tak wysoko. I teraz nawet nie wiem, w którą stronę ma być skok wiary. W tą raczej nie. Skok wiary to miał być. W tą stronę. Ważne, że... Krótki miecz dobrze sprawdza się przy odpieraniu ataku kilku. Ważne, że mamy... No właśnie, tu była... Wróćmy do biura. W takim bądź razie teraz. Na spokojnie. Czy to naprawdę myślałem, że to ja ślep. Umieram z głodu. Potrzebuję panu groszy na jedzenie. Dobra, górą będzie szybciej. Niż tymi uliczkami. Patrz, ile mam noży. Noży nadal mam dwa. Jeden. To jest kto ten głupiec koleś do okradzenia. To musiało być bardziej... Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Co go napadło? Uciekam. Przed czym dokąd tak ucieka? Tak pędzi? Przed czym co ucieka ten głupiec? Mogłeś mi zrobić... Ślepy? Nie wchodzę cię w drogę. Gdzie dopiero asesynów? Tu. No zejdź. Zobaczymy, co nam ma koleś do powiedzenia. Altairze, co tak szybko sprowadza cię z powrotem? Postąpiłem wedle twej rady i uzbroiłem się w wiedzę. Mów zatem, a osądzę. Wilhelm posiada liczną armię i ma pod sobą wielu ludzi. Jednak wrogów także mu nie brakuje. Nie zgadza się z królem Ryszardem. To prawda, nigdy nie byli sobie bliscy. To działa na moją korzyść. Wizyta Ryszarda go wzburzyła. Gdy tylko król odjedzie, Wilhelm wróci do swej fortecy, by to rozpamiętywać. Będzie zdezorientowany. Wtedy uderzę. Jesteś tego pewien? Na tyle, na ile mogę być. A jeśli sytuacja się zmieni, dostosuję się. W takim razie pozwalam ci odejść. Zakończ życie Monferrata, byśmy mogli nazwać to miasto wolnym. Dobrze, jak tak uważasz? Wrócę, gdy wykonam zadanie. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Ale... by nie było tak łatwo, prawdopodobnie zrobimy to dopiero w następnym odcinku. Tylko muszę zobaczyć, czy się zapisała gra. Ale coś mi jeszcze się świeci, dlaczego? Dlaczego jeszcze muszę tu iść? Altairze! Muszę chwilę odpocząć. Zaraz zajmę się zleceniem. Rozumiem. Powinieneś się pośpieszyć. Al-Mualim był zadowolony z twojej ostatniej misji. Staraj się więc go nie rozczarować teraz.
Będzie się nadal świeciło. Może nie. Dobrze. Najwyżej sobie podzielę na dwa odcinki, a co? Daleko to jest w ogóle? Ale ja wiem, co mogę zrobić. Punkt obserwacyjny. To jest chyba ta wieża, co tutaj jest. Albo i nie. Nie masz tu nic do roboty! Odejdź! Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami. Myślałem, że bardziej... Oj! Tam skoczymy. No gdzie tak spadasz? Nie wiem, ilu strażników łącznie wytłukłem, ale trochę tego jest. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie, widzimy się niedawno. Pozdrawiam, Dimka, pa, pa.